Trenerze, pierwsze zwycięstwo w nowym roku. Gratuluję oczywiście. Jak trener podsumuje to spotkanie, to zwycięstwo? Znaczy, ja przede wszystkim przed tym meczem zakładałem, żeby podczas tej przebudowy zespołu i też wyszliśmy, jak widziałaś, innym ustawieniem, żeby przede wszystkim tego meczu nie przegrać, bo to takie cenne jest to, że jeżeli coś się zmienia i zmienia się i ustawienie w defensywie i organizację gry, to żeby przede wszystkim głupich błędów nie popełnić i żeby tego przeciwnik nie wykorzystał. I tak się stało. Dodatkowo stworzyliśmy kilka ciekawych sytuacji, a najważniejsze jest to, że stworzyliśmy sytuację bramkową, po której bardzo dobrze zachował się Łysiak, wykorzystując tą sytuację, strzelając bramkę zwycięską. Myślę, że generalnie z przebiegu tej gry, a już na pewno drugiej połowy, zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Biorąc też pod uwagę to, jak dobrze widzieliście wszyscy, jak zawodnicy męczyli się sami ze sobą na tym boisku, gdzie piłka nie zawsze słuchała, gdzie ten start do piłki czasami nie był taki, jakby chcieli, gdzie w sytuacji, kiedy chcieli gdzieś tam pojedynek jeden na jeden wygrać, brakowało trochę tej świeżości. No ale to jest właśnie ten moment, kiedy to tak musi wyglądać. No, mocno popracowaliśmy, teraz wyjeżdżamy na obóz, tam będziemy bardziej już pracować z piłką, bardziej na boiskach i tam będziemy szukać tej odpowiedniej formy, która ma być już na pierwszy mecz. Wspomniał trener o tym nowym ustawieniu, które dzisiaj było testowane. Jedni i drudzy mieli możliwość, bo zawodnicy z pierwszej połowy mieli okazję się pokazać dzisiaj, ale też z drugiej połowy trochę było mieszania tymi dwoma jedenastkami. Są już takie pierwsze wnioski w głowie po tych właśnie występach indywidualnych? Nie, to za wcześnie. Zresztą nawet tak jak było widoczne. No, na tą chwilę ani z pierwszej połowy, ani z drugiej połowy to nie była ta optymalna jedenastka. Zawodnicy byli wymieszani na swoich pozycjach. Cieszy to, że nowi zawodnicy, widać, wnieśli jakość piłkarską, aby to się dalej tak przekładało i przy tym wszystkim, jak to jest to obudowane odpowiednio, no to zupełnie też zespół inaczej wygląda. Oczywiście no, muszą siebie bardziej zrozumieć, wiele rzeczy jest do poprawy, to nie jest tak pięknie, jakby mogło się wydawać. Pracy jeszcze bardzo dużo przed nami, ale na razie dobrze to wygląda i cieszę się. I tak jeszcze troszeczkę trenera pociągnę za język, bo mimo wszystko wiem, że kilku zawodników, mimo tych ciężkich nóg i mimo tych przygotowań, zyskało dzisiaj uznanie w oczach sztabu szkoleniowego i był trener z paru indywidualnych występów dzisiaj zadowolony. No tak, no na pewno gdzieś młodzież też zrobiła duży postęp i zasługują na to, żeby te szanse dostawać, także tak będzie. Także no ci, co wiemy, jaką mają dyspozycję, oni to potwierdzili. Oczywiście tutaj fizyka przeszkadzała dzisiaj, ale młodzi zaskakują na plus i to jest bardzo fajne. Wspomniał już trener o zgrupowaniu w Turcji. To takie trochę niespodziewane zgrupowanie zagraniczne, ale podejrzewam, że z perspektywy przygotowań do rundy wiosennej bardzo ważne, bo jednak warunki atmosferyczne tutaj w kraju nie sprzyjają. No, widzieliśmy chociażby nawet to nasze boisko, tak? Jakie ono było ciężkie, mimo tego, tak jak ja mówiłem, Mosir, miasto, wszyscy robią, żeby to było jak najlepiej przygotowane, no ale no, na pogodę wpływu nie mamy, tak? Także to boisko grząskie, ciężkie, no jedziemy w inne warunki i dobrze, bo tam będzie można naprawdę piłkarsko popracować, doszlifować pewne elementy, co jest tam w tym momencie niezbędne i bardzo potrzebne. Także cieszymy się bardzo dzięki naszemu sponsorowi, dzięki naszemu przewodniczącemu Rady Nadzorczej, prezesowi Dulnikowi. No, mamy tą możliwość wyjechać, szlifować tą formę i tak jak prezes zresztą też powiedział, no, prezes ze swojej strony, prezes Suzuki robi też wszystko, żeby nas wspomóc w tym, żeby ten zespół jak najlepiej był przygotowany do tego sezonu i to cieszy. Cieszy, tak jak już mówiłem wcześniej, w końcu korona ma swojego właściciela, ma ludzi i takich sponsorów, na którym zależy na dobru tego klubu i to jest ważne. Dziękuję. Dziękuję bardzo.